Dzień dobry, dzień dobry. Energia Basket Liga. Witamy z hali Arena w Ostrowie Wielkopolskim. Przed nami mecz 17. kolejki tych tegorocznych zmagań. Mecz, w którym zespół Arget BM Slam Stal podejmować będzie ekipę Asseco Arki Gdynia. Mecz ważny, mecz z wieloma podtekstami. No i mecz przede wszystkim, w którym dzisiaj tutaj na ławce trenerskiej drużyny Arget BM Slam Stal debiutować będzie Igor Milicic. Dużo tematów do poruszenia. No i dzisiaj naszym gościem, naszym ekspertem w programie przedmeczowym jest Mateusz Krawczyński, przedstawiciel firmy Arget. Witam bardzo gorąco, Mateusz. Witam, witam. Dzień dobry. Możemy zdradzić, że skarbnica wiedzy, jeżeli chodzi o koszykówkę, także dzisiaj na pewno wiele ciekawych tematów będzie poruszonych, ale tak tytułem wstępu, Mateusz, no to firma Arget, sport, no wy generalnie bez koszykówki żyć nie możecie, bez sportu żyć nie możecie, bo jesteście i w żużlu, i jesteście w piłce ręcznej, jesteście tutaj w koszykówce, także bardzo sportowa ta wasza firma. Tak, firma jest sportowa oczywiście, interesujemy się sportem szeroko rozumianym, nie tylko żużel, koszykówka, piłka ręczna. Wszyscy jesteśmy sympatykami, kibicujemy oczywiście i reprezentacją Polski i nie wiem, w piłce nożnej i w koszykówce przecież. Także ze sportem cały czas, nasze dzieci uprawiają sport, także jak najbardziej emocje są wskazane. No właśnie, bo syn przecież właściciela jeden i drugi to zawodnicy naszej drużyny U15, a z kolei twój syn występujący w drużynie U12, ale ja państwu zdradzę, bo Mateusz Krawczyński trochę lat temu sam uprawiał koszykówkę. I to był taki zespół z rocznika, który w Ostrowie Wielkopolskim no, notował duże sukcesy, bo tam było kilku utalentowanych zawodników i graliście wtedy w finałach Mistrzostw Polski, tak? Zgadza się. Oczywiście no, było to szmat czasu temu. Udało nam się, taka w sumie fajna sytuacja jest w tej chwili, bo gramy dzisiaj z Arką Asseco. I w finale Mistrzostw Polski, to było w finale Mistrzostw Polski kadetów, roku już nie pamiętam, to był chyba 95, 96 rok, w finale właśnie, gdzie było 8 zespołów, mieliśmy okazję grać naprzeciwko trenera Frasunkiewicza, bo on też był jako zawodnik. On akurat odpadł chyba jako pierwszy, bo tam za bardzo nie miał też z kim grać, natomiast myśmy awansowali do ścisłego finału, przegrywając bodajże za Stalem Zielona Góra, gdzie grał Jarosław Kalinowski, to takie chyba najbardziej znane nazwisko. Czyli co, mieliście srebrny medal wtedy w kadetach? Tak, srebrny medal Mistrzostw Polski, także udało się to zdobyć. No i tak jakoś ta grupa nasza się później rozsypała, ale no były duże emocje i naprawdę, naprawdę wielkie sukcesy. No i już państwo znają, dlaczego w firmie Arget Mateusz Krawczyński jest tak wielkim sympatykiem Stalówki, no bo ta koszykówka płynie w żyłach Mateusza Krawczyńskiego. To był świetny wstęp do naszych dzisiejszych rozmów, no a teraz czas na Igora Milicicia, drodzy państwo. Posłuchamy naszego nowego szkoleniowca od poniedziałku w Ostrowie Wielkopolskim, od poniedziałku trenujący tutaj w Arenie Ostrów z zespołem Arget BM Slam Stal. Co się dzieje, jak to wyglądało, jak były te pierwsze dni poukładane od strony treningowej? O tym wszystkim teraz w rozmowie z naszym nowym szkoleniowcem. Igor, czas biegnie szybko, już trochę dni minęło, już trochę tej pracy tutaj wykonanej z naszym zespołem. Co się działo w tym tygodniu, w tym pierwszym okresie twojej pracy w Ostrowie? To jest czwarty dzień treningów. Dużo pracowaliśmy. Pracowaliśmy dużo. Jestem zadowolony, jak zespół reaguje. Widać, że trochę ta intensywność, którą narzuciliśmy i którą chcemy zatrzymać, jest nowością dla nich. I tu są gdzieś tam problemy, że ciało chce, idzie, ale głowa nie idzie w parze z tym, także, ale nie ma lekko, to jest pierwsza sprawa i nie możemy oczekiwać, że czarowną wróżką od razu się wszystko zmieni. Dużo pracy przed nami jest, ale na razie idzie wszystko przyzwoicie. A o potencjale tej drużyny, po tym jak widzisz ten zespół tych zawodników, coś można już powiedzieć, jakieś takie pierwsze odczucia? Uczę się tej drużyny, uczę się zawodników, ich zachowań, ich najlepszych i najgorszych umiejętności na boisku. Za wcześnie, żeby oceniać ten zespół indywidualnie i jako całość.
Dużo rozmawiasz z zespołem i w trakcie treningu i też te rozmowy indywidualne, to jest ten element tego, żeby dotrzeć do tych zawodników, żeby oni tą twoją filozofię gry zrozumieli? Nie, to jest po prostu moja filozofia. Ja próbuję mieć kontakt ze swoim zespołem, ze zawodnikami, żeby wiedzieć, jak oni się czują w danych sytuacjach, żeby mógł później wykorzystać najlepiej dla zespołu to, co mi zawodnicy pojedynczy mogą dać. Ile czasu może zająć wdrożenie tego systemu, to żeby ten zespół grał według tej twojej myśli, żeby ta taktyka była twoja w całości, żeby to było wszystko realizowane, egzekwowane? No, trzeba trochę czasu, chociaż trzeba wiedzieć, że ja nie mogę narzucić tego, co bym chciał w trakcie sezonu, bo tu są mecze, tu są, które trzeba wygrać. I jakbym wszystko odwrócił górą nogami, to by działało źle na zespół i by się posypało wszystko. Także powoli pewne rzeczy zmieniamy lekko i zobaczymy, ile nam czasu wystarczy i do jakiego momentu dojdziemy. Jesteśmy w środku sezonu, mamy tak naprawdę miesiąc czasu do pierwszego bąbelka fibowskiego, do pucharu, półtora miesiąca. To jest jakiś czas, ale w trakcie meczu, w trakcie odpoczynku, wyjazdów to nie jest dużo czasu. Także zobaczymy, gdzie będziemy za dwa tygodnie, gdzie będziemy za cztery. Też muszę zobaczyć, jak zawodnicy mogą absorbować to, co się od nich wymaga. To są główne czynniki, żeby wiedzieć, jak możemy planować przyszłość. Na razie się poznajemy. Ale przed chwilą Jarek Mokros powiedział o tej dużej intensywności, też mówił o tym, że tu wszystko się zaczyna i kończy na obronie, że ta obrona to jest ten punkt wyjściowy, który ma napędzać drużynę. Na pewno. Myślę, że w tym aspekcie akurat drużyna ma potencjał i chcemy wykorzystać ten potencjał na maksa i niech to będzie naszym prowadzeniem, jak chcemy teraz na początku, powiedzmy, piąć się w osiąganiu najlepszego grania, którego możemy mieć. To tak na koniec, te emocje, ta adrenalina przed niedzielnym meczem, przed debiutem w roli trenera Arget BM Slomstal jest, no bo to będzie twój trzeci klub w karierze trenerskiej, także taki dreszczyk emocji będzie w tą niedzielę? No nie wiem, na razie go nie ma, muszę się przyzwyczaić, wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że nie ma kibiców, ja jeszcze tego, powiedzmy, nie doświadczyłem. Także nie wiem, jak to będzie w niedzielę. Na pewno będę chciał mocno wygrać ten pierwszy mecz. No dobrze, tyle Igor Milicic, my powracamy do Areny Ostrów, jesteśmy z Mateuszem Krawczyńskim, będziemy sobie powoli też zmierzać w stronę tej zapowiedzi tego dzisiejszego meczu, ale tak sama osoba trenera Igora Milicicia, czego ty się spodziewasz, jakiego stylu gry po naszej drużynie? Spodziewasz się tego, że Igor Milicic pójdzie w stronę tego, co było w Anwilu w ostatnich dwóch latach, czy być może tutaj czegoś innego? Nie, myślę, że mimo wszystko pójdziemy w stronę dobrej obrony, szybkiego ataku mimo wszystko i takiej agresywnej zbiórki i to w i tak samo w obronie i w ataku. Tak myślę, że raczej Igor będzie szedł w tym kierunku, czyli po prostu z dobrej obrony będzie wynikał szybki atak i myślę, że jednak będzie to, o czym ja sobie tak myślę i chciałbym, żeby tak chłopacy grali, że jednak tak jak to było kiedyś tam w Anwilu, będzie cały zespół atakował deskę i naprawdę z ponowień będziemy zdobywać sporo punktów, bo to jak wiadomo, jak jest ponowienie, no punkty drugiej szansy na pewno dają tą przewagę nad innymi zespołami. No właśnie, my dopiero poznajemy Igora Milicicia, bo do tej pory był naszym rywalem i tego, co nie ma tutaj jakby co ukrywać, tak? No bo rywalizowaliśmy z Anwilem i w tych pamiętnych finałach playoffu i później w tej pierwszej rundzie playoffu. No i finał napsuł sporo, także tak. Także pamiętamy to, więc ale czekamy. W poniedziałek tutaj była konferencja prasowa i też wiem, że wspólnie z Tomaszem Wasiakiem, z właścicielem firmy, z Krzyśkiem Nabzdykiem, był moment, w którym sobie poza kamerami tam porozmawialiście z Igorem Miliciciem. Jakie pierwsze wrażenia właśnie? Igor Milicic, trener Arget BM Slomstal, a Igor Milicic, który jakby spoglądałeś na niego, kiedy był trenerem drużyny przeciwnej.
Takie pierwsze wrażenie? Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Spokojny człowiek, ułożony. Widać, że wiedzę koszykarską ma naprawdę opanowaną w 100%. Fajnie się z nim rozmawiało, bo po prostu biło od niego taka wiedza. Wszystko, co mówił, było naprawdę miało sens i naprawdę tutaj jego przyjście, uważam, będzie dla całej naszej organizacji bardzo dobre z tego tytułu, że pewne rzeczy na pewno nam wprowadzi, pewne rzeczy narzuci. Ja dużo sobie obiecuję po jego półtorarocznym kontrakcie z tego tytułu, że ma nas to po prostu wynieść do góry jako organizacja, jako zespół, jako, nie wiem, przygotowanie zawodników, mentalne przygotowanie zawodników. Także tutaj naprawdę ja mam wobec Igora bardzo duże oczekiwania i myślę, że on też wie, że my tutaj pokładamy w nim sporo takiej nadziei i że on naprawdę będzie ten zespół prowadził do zwycięstwa. No właśnie, bo to się wszystko tak fajnie zazębia, jak domino, jak taki łańcuszek, tak? Bo jest nowa, piękna hala w Ostrowie Wielkopolskim, jest świetna współpraca z władzami miasta, z grupą kapitałową, Centrum Rozwoju Komunalnego, jest świetne wsparcie sponsorów głównych, jest firma Argiet, jest firma Napsdek, jest firma Slampoland, jest niesamowity właściciel klubu Paweł Matuszewski i zakłady mięsne BM Kobylin, do tego rzesza niesamowitych pozostałych sponsorów, jest nowy trener. No to tak się fajnie wszystko zazębia, tylko brakuje tych kibiców na trybunach, tak, ale generalnie taki nowy rozdział. Ja powiem tak, ja czekałem na takie rozdanie już od dawien dawna. I powiem szczerze, że w tej chwili zaczyna się to wszystko układać w taką jedną całość, tak jak wspomniałeś, brakuje tylko kibiców na trybunach. Mogę powtórzyć to po tobie. Piękna hala, znakomity trener, fajni sponsorzy. Ci sponsorzy naprawdę działają ze sobą. Jest potrzeba, spotykamy się, dyskutujemy, co można, czego nie można, na ile możemy sobie pozwolić. Miasto, CRK, więc ja uważam, że tutaj wszystko idzie w tych dobrych torach w tym momencie i ja uważam, że przychodzi czas bardzo dobry dla koszykówki tutaj w Ostrowie. On był dobry, ale teraz będzie bardzo dobry albo znakomity. Ja mówię o tym świetnym czasie, bo oczywiście lata dobre za nami były naprawdę, bo i srebrny medal, i brązowy medal, i Puchar Polski, więc tych sukcesów sporo. Natomiast ja bym oczekiwał od tego, żebyśmy weszli na taki bardzo wysoki poziom corocznego grania, wysoko bicia się o medale, czy to nawet w Pucharze Polski, czy już ostatecznie w lidze. No i poniekąd gdzieś tam te europejskie puchary gdzieś tam też nam chodzą po głowie. Możliwość grania na europejskich halach też by była bardzo miłym dodatkiem do tego wszystkiego. To się wszystko fajnie zazębia i takim motorem napędowym tego wszystkiego jest Paweł Matuszewski, bo ty przecież z tego co wiem, bo też i ze mną rozmawiamy z Mateuszem po nocach sobie, ale też przecież z Pawłem rozmawiacie godzinami po nocach przy tym, o tym wszystkim, jak to ma wyglądać, co trzeba zrobić, gdzie jest potrzebna pomoc i tak dalej, i tak dalej. No zgadza się, z Pawłem się znamy też przez koszykówkę między innymi z czasów kadeta i juniora, więc mieliśmy tego czasu sporo, teraz te nasze relacje od jakiegoś czasu wróciły, powiedzmy, jako koleżeńskie, przyjacielskie, można powiedzieć. No jest gościem, który jest zakręcony na punkcie koszykówki, myślę, że jeszcze bardziej niż ja, no ale takiego gościa potrzeba tutaj na czele takiego klubu jak Arget BM Slam Stal i ja myślę, że bez Pawła no ciężko by było taki tutaj klub utrzymać w Ostrowie. Oczywiście jak tutaj wcześniej wspominaliśmy o każdym sponsorze. Każdy dokłada tą cegiełkę. Tak, ale Paweł jednak jest tutaj tym głównym motorem napędowym i on tak naprawdę wszystkich nas do tego namawia, do tego gdzieś tam nas popycha, żebyśmy lepiej, mocniej, szybciej, więcej i tak dalej, i tak dalej. No musi się udać. Musi się udać, drodzy Państwo. Jest dobrze, a będzie bardzo dobrze, a potem będzie świetnie. Nie ma innej drogi. Tak to jest w Arget BM Slam Stal, że jak się coś robi, to robi się to na 200%, nie na 100%. Dobrze, a teraz zobaczymy, posłuchamy Jarka Mokrosa, jak to tam robią na parkiecie nasi koszykarze Arget BM Slam Stal.
Jarek, co tam w naszym zespole? No bo te ostatnie dni na pewno takie intensywne, na pewno takie też dość szalone, zwariowane. Jest nowy trener, nowa taktyka, nowy system gry. Także jak to tam wszystko od środka u was wygląda? Znaczy, no, zobaczą wszyscy, mam nadzieję, w następnym meczu, także Dajmanie, jaki dzisiaj się na mnie uśmiecha, pozdrawiam go serdecznie. Co w naszym zespole? Na pewno dużo się zmieniło, ostatnie dwa tygodnie bardzo ciężka praca i na pewno dużo szybciej gramy. Teraz, kiedy dołączył nas nowy trener Igor Miliczyć, jest naprawdę bardzo mnóstwo informacji, taktyki. Też wiadomo, że nie chcę wszystkiego na raz wprowadzać, więc na razie skupię się na tych podstawach i jest tego wszystkiego bardzo dużo. Także pracujemy bardzo ciężko i jestem przekonany, że to się przełoży na naszą dużo równiejszą i lepszą grę. No właśnie, takie jest to sportowe życie, bo przecież Igor Miliczyć do tej pory był na tej ławce naszych rywali, teraz jest waszym trenerem, naszym trenerem. Jak go postrzegasz, jakie wrażenia z tych pierwszych dni? Na pewno duży profesjonalista, tak? To widać w każdym aspekcie, tak? Jak prowadzi trening, jak obserwuje wszystkich zawodników, na jakie uwagi zwraca, na jakie szczegóły zwraca uwagę, także jest zdecydowany, co chce, wie, co chce grać i każdy ma swoją rolę przypisaną, także jesteśmy po rozmowach też indywidualnych i mówię, no każdy z nas na ten moment wie, co ma robić i na czym się koncentrować. I właśnie mówiłeś o rozmowach indywidualnych, ale widzę na treningach, że trener Igor Miliczyć dużo czasu poświęca właśnie na tłumaczenie, na rozmowy z wami. Na te detale też dużo zwraca uwagę. Znaczy tak, dużo na detale, tylko to nie zajmuje dużo czasu, tak, że jest bardzo szybki w tym, tak, zwraca uwagę w dłuższych słowach i wiadomo, jest szybka korekta i wracamy do gry, także utrzymujemy cały czas tempo treningu. Jest wysoka intensywność, bardzo wysoka, nawet powiedział i mówię, no, dużo rzeczy do przyswojenia, na pewno będzie dużo błędów, bo tego się nie da w tydzień złapać, ale mówię, każdy z nas jest na maksa zaangażowany, żeby wypadać jak najlepiej. No właśnie, bo taki proces tworzenia zespołu w tym momencie, kiedy pojawia się nowy trener, to trochę czasu zajmie. Zdecydowanie, także no wszyscy znają też filozofię trenera Miliczycza i wiedzą, że ci, co u niego grają, na pewno wiedzą, że nie jest łatwo, bo mówię, dużo detali i nic się nie dzieje w przypadku, także to już widać po pierwszych kilku dniach. I też widać to, że trener zwraca uwagę na to, żeby każdy ruch, każda sytuacja na parkiecie, żeby była przemyślana, tak? Żeby to wszystko było z głową. No dokładnie, to powtarzam się cały czas. No właśnie to chodzi, żeby nie zdarzały się jakieś przypadkowe rzuty, wymuszone rzuty. To chcę, żebyśmy my zmuszali rywali do takiej gry, jaką my chcemy, więc to faktycznie widać. Nawet teraz, jak już analizujemy arkę, to już dokładnie mówi, czego chcemy, co mamy zamknąć i jak mamy bronić, także no, dużo szczegółów i dużo do zapamiętania i naprawdę dużo przed nami. No dobra, to na koniec ten niedzielny mecz z Asseco Arką. Jakiego spotkania ty się spodziewasz, jakiego oporu się spodziewasz ze strony gdyńskiej drużyny? Jak oceniasz gdyńską drużynę? Znaczy, jakiego oporu się spodziewam? No wszyscy wiedzą, jak Arka gra, tak? Ma polski skład, ale zawsze bardzo waleczny, niebezpieczny. Bo ostatnio przegrali 30 punktami z Polfarmą, także na pewno będą chcieli się odkuć. Też grali bez Szubargi, nie wiadomo co z nim, ale mówię, nawet z Szubargą ten zespół jest dużo silniejszy. Tak, wiadomo, że Szubarga to serce tego zespołu. Ale mówię, mamy swoje klucze na ten mecz. Jeżeli wyeliminujemy to, co trener nam kazał, myślę, że z tym, co teraz wkładamy w trening, byłbym spokojny o nas. Powracamy do hali Arena Ostrów. Czekamy, odliczamy te minuty, które pozostały do rozpoczęcia dzisiejszego meczu. Od godziny 17:35 spotkanie Arget BM Slam Stal kontra Asseco Arka Gdynia na antenie telewizji Polsat Sporty Ekstra. Po meczu tradycyjnie 19:45 będziemy podsumowywać, będziemy oceniać to wszystko, co działo się w tej rywalizacji ostrowsko-gdyńskiej. My powracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, a na początek rzucimy sobie okiem na terminarz najbliższych spotkań drużyny trenera Igora Miliczycia. Dzisiaj pojedynek z Asseco Arką Gdynia.
Za tydzień, 27 grudnia, mecz z Polfarmą Starogard Gdański, która ostatnio nam się rozpędziła pod wodzą trenera Roberta Skibniewskiego. 30 od razu grudnia to mecz wyjazdowy w Radomiu i 2 stycznia mecz wyjazdowy w Lublinie. Możemy zdradzić, że tak świąt i Nowego Roku to nasi koszykarze nie będą mieli. 24 dzień grudnia, a więc Wigilia to będzie ten dzień wolny, a pozostałe dni no to będą spędzane albo w podróży, albo tutaj w hali. Takie jednak jest życie zawodowego sportowca. Zgadza się. Terminarz na tą chwilę ja bym nazwał go dość sprzyjającym. Mamy szansę na to, żeby naprawdę zadomowić się w czołówce tabeli, bo zarówno i Arka, i Polfarma, i Hydrotrak to są no, zespoły bezapelacyjne w naszym zasięgu i to nie wybiegając i nie ujmując tym zespołom, powinniśmy te mecze na pewno powalczyć i sądzę, że powinniśmy te mecze wygrać, ale wiadomo, że to jest sport i biorąc pod uwagę Polfarmę, jak gra ostatnie mecze, Hydrotrak przecież wzmocniony Jabari Hańcem i jeszcze jednym zawodnikiem zagranicznym też nie gra najgorzej, więc to na pewno nie będą łatwe mecze, natomiast jeżeli chcemy się bić o te wysokie miejsca w tabeli, no to te mecze musimy wygrywać. I tutaj mówię, tutaj nie ma dwóch zdań. Natomiast ja sobie ostrzę zęby na mecz mimo wszystko po Nowym Roku ze startem Lublin z naszym przecież dobrym znajomym Arkiem Pelczarem. I to taki będzie dodatkowy smaczek. To będzie mocne wejście w Nowy Rok. Tak, dodatkowy smaczek tego meczu. Myślę, że do tego 2 stycznia, gdzie będzie ten mecz, no już rękę trenera Milicia będzie widać. I ja jestem spokojny o to, że my tam pojedziemy i powalczymy i to tak naprawdę powalczymy, no nie tak jak wczoraj Anvil, może w ten sposób. No dobra, o Anvilu jeszcze porozmawiamy, ale też jakby patrząc na ten terminarz, to my mamy takie dwa cele teraz, zespół ma, bo raz wygrywać, żeby być w górze tej ligowej tabeli, 2 jest wdrażany ten system i ta taktyka Igora Mielicicia, także to trzeba będzie połączyć, bo to nie jest taki proces, że trener przyjdzie w ciągu tygodnia, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zespół będzie grał tak, jak trener chce. Nie, no na pewno. To biorąc pod uwagę to, jaki system trener Milicic preferuje, to nie jest tak, że chłopacy nasi z tygodnia na tydzień właściwie go wprowadzą i będziemy już grali na pełnię swoich możliwości. Na pewno to jest proces długofalowy, ale mówię, ja byłem zaraz w poniedziałek po ogłoszeniu, tak naprawdę po tej konferencji, byłem wieczorem na treningu. Widziałem pewnego rodzaju zagubienie u naszych chłopaków takim podejściem Igora, tak jakby byli troszeczkę tacy w cudzysłowie zaniedbani trenersko, ja bym to tak nazwał. Natomiast byłem na treningu w piątek wieczorem i to zdecydowanie lepiej wyglądało. Zawodnicy trenowali, biegali, słuchali zupełnie na innym poziomie, w innym skupieniu, koncentracji i tak dalej. Wyglądało to naprawdę fajnie. I ja jestem tutaj spokojny o to, że trener Milicic przygotuje nas do tych meczy prawidłowo, właściwie i tylko na parkiecie to zweryfikuje. Także mówię, dla mnie te 3-4 mecze są kluczowe, jeżeli chodzi o rozstawienie w tabeli. Ponieważ no, tabela też nam sprzyja. Uciekł nam nieco Stelmet. Natomiast pozostałe zespoły są tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Są w zasięgu, jak Legia, zasięgu, jak tak, drużyna z Lublina. Także no, można powiedzieć, że też zespoły w ubiegłych tygodniach troszeczkę zagrały dla nas. I po tym, ja nie ukrywam, po tej pierwszej rundzie, gdzie mieliśmy ten bilans blisko połowy tam 8-7, ja z niego nie byłem zadowolony, liczyłem na przynajmniej na 9-6, to takie było przyzwoite minimum. Teraz musimy troszeczkę gonić, natomiast te zespoły z czołówki też tracą te swoje mecze. Jak widać, liga w tym roku jest wyrównana i o to chodzi.
I o to chodzi. Dobrze, drodzy Państwo, Armani Mury. Teraz będziemy tutaj mieli kolejny materiał. Armani już w trakcie meczu poprzedniego z Anwilem Włocławek pojawił nam się na pozycji numer 1. Grał kiedyś na tej pozycji w czasach uczelnianych. Teraz przez trenera Igora Mielicicia także na pozycji numer 1 w trakcie tych ostatnich treningów. Generalnie Armani zrobił nam się taki multipozycyjnym zawodnikiem, ale o tym wszystkim teraz w kolejnym materiale. I mean, it's definitely a step up from my natural position. You have to be more in control of the whole game. It's a lot more mentally than it is physically, because you have to put guys in the right direction, and if not, then the whole flow of the game is completely off. But I've been trying to get the hang of it. As you said, I did play it in college my senior year as well as my freshman year. So I do have some experience, but it's a different type of level that we play in professional sports. So yes, I think sometimes, you know, we have sets where coach allows me to break it off if I have a smaller defender on me. But most of the time, I think he's very confident with me having the ball in my hands and making the right decision at the right times. Sound right, boy. Yeah, I mean, it's for me, it's kind of like a replay of college. Obviously, over a shorter time span, in the last 3 months, I've had 3 coaches. But in college, over 4 years, I had 3 coaches as well. And it's tough when you got to learn different systems, especially for me at this point in time, because I'm learning from, say, for instance, over the matter of 8 weeks, I've learned from 3 different coaches, 3 different sets, and I'm playing 3 different positions. So it's a lot to know, especially when I'm playing the point guard and have to switch and then go to the 4 position and then have to go to the 3 position. But like I said, I have to make sure that I lock in. And also with playing the point guard, it helps me learn other positions a little bit easier, because playing the point guard, you have to know where everybody is in the first place. So that's a bit of an advantage as far as me knowing where I'm supposed to be on the floor at other positions. Yes, with Coach Igor, I think he's came to this team in a matter of days, and I think he's changed a lot of our mindsets as far as, you know, how good we can be on defense. It's just about our positioning was a little bit off, and we've been watching film a lot lately, just trying to break down every sector of our defense to see what positions we should be in to be effective, because we have the size, we have the bodies, we have the athleticism, but once we put it all together with physical abilities and mental, I think we could be very special on both sides of the ball. Powracamy do Areny Ostrów, tyle Armani Mur. No, jesteśmy ciekawi tego, jak on się będzie prezentował dalej w kolejnych meczach na tej pozycji numer 1. Byłeś zaskoczony, kiedy właśnie Andrzej Urban przed tygodniem w meczu z Anwilem wrzucił Armaniego na tą pozycję numer 1. Jak ty go w ogóle widzisz na tej pozycji rozgrywającego? Wydaje mi się, że wszyscy byli tym zdziwieni, poza oczywiście trenerem Urbanem. Natomiast przy braku takiej typowej drugiej jedynki, uważam to całkiem za sensowny pomysł. Armani powiedzmy z tego numeru 1 na parkiecie dał bardzo dobrą zmianę. Mogliśmy pograć taką silniejszą piątką. Dobrze to dosyć wyglądało. Oczywiście naszym pierwszym rozgrywającym jest Torin, który ostatnie mecze naprawdę ma świetne. Torin takimi falami gra w tym sezonie. Po słabszym początku, gdzie był troszeczkę tak w cieniu Jimmy'ego,
Później przy chorobie Jimmy'ego Toryn wchodzi do pierwszej piątki, zaczyna świetne mecze rozgrywać. Później znowu gdzieś tam te mecze troszeczkę słabsze. No i teraz naprawdę... Ostatnie dwa mecze, tak. Formy. Także fajnie się go ogląda. Mi przede wszystkim w jego grze... przeszkadzały takie nonszalanckie błędy, jak podanie w poprzek boiska, przechwyt, szybkie, łatwe punkty zespołu przeciwnego. W tej chwili tutaj mamy statystyki, no to statystyki wyglądają pokaźnie. No właśnie, Państwo teraz zobaczą sobie tutaj, jak to wygląda, jak Thorin Grim wyglądał statystycznie w dwóch ostatnich meczach z PGE Spójnią i Anwilem Włocławek. 43 punkty zdobyte w tych dwóch meczach, czyli średnia 21,5 punktu, 34 minuty średnio w tych dwóch meczach, 50% skuteczności za 2, 42% skuteczności za 3, średnio w tych dwóch meczach łącznie 18 asyst, czyli 9 na mecz. No te dwa mecze były takie naprawdę dla niego bardzo, bardzo udane i pytanie, czy to jest taka forma, którą on utrzyma dłużej. Obiecywał mi, że jak przyleci jego rodzina i będzie z całą rodziną, bo też o tym było we wcześniejszych programach, że mu brakowało tej rodziny, brakowało córeczki, syna, małżonki. No i faktycznie, nie rzucał już słów na wiatr, bo po przyjeździe te właśnie dwa mecze rozegrane. Ja bym tą sytuację tak trochę się cofnął parę lat do tyłu i porównałbym tą sytuację do sytuacji Arona Johnsona. On też z początkowych meczy prezentował się kiepsko. Przecież był tam moment taki, że chcieliśmy był na wylocie go wymienić i przyszedł Emil i na tyle wydaje mi się, że i złapał z nim dobry kontakt i go zmobilizował, że on przecież rozgrywał dwa fantastyczne sezony u nas w Ostrowie. Z Thorinem ja uważam, że może być bardzo podobnie, bo w systemie Igora może się też sprawdzić i ja uważam, że on może grać jeszcze lepiej. Pamiętamy go sprzed dwóch lat czy trzech lat, jak przyjechał z izraelskim zespołem do nas, no to naprawdę Aaron miał problemy, żeby go gdzieś tam zatrzymać. No nie było to tak daleko czasowo, więc mówię, ja myślę, że zresztą Thorina, jak żeśmy podpisywali, no to on miał być taką osobą, która rzeczywiście no, będzie ten zespół prowadziła, będzie miała dużo asyst i teraz z przekroju tych dwóch meczy naprawdę to wygląda bardzo obiecująco, bo i rzuty za trzy i przede wszystkim liczba asyst, a co jeszcze bardziej istotne, bardzo mała liczba strat. To, o czym wcześniej wspominałem, na początku sezonu te głupie straty w poprzek boiska, przechwyty zespołu przeciwnego, wyprowadzanie szybkich kontr, łatwe punkty, to nas bardzo bolało i w tym momencie no, Thorin gra naprawdę jak no, na prawdziwego playmakera przystało. Także bardzo dobre dwa mecze. No dobrze, drodzy Państwo, przyjemność porozmawiać z Mateuszem Krawczyńskim o baskecie, a ja wiem, że Państwa bardzo interesują dwie sprawy. Jedna to dotyczy tego, kiedy do gry, inaczej, kiedy do treningów na pełnym obciążeniu powróci James Florence, bo w tym tygodniu, jak prezentowaliśmy te materiały z treningów naszej drużyny, no to gdzieś tam można było zobaczyć Jamesa, który w pewnym stopniu uczestniczy w tych treningach. Niedługo James wybierze się do Łodzi, do kliniki Sporto, do doktora Marcina Domżalskiego, do też Sebastiana Żabierka, tam kolejne konsultacje lekarskie, kolejne diagnozy, no i mniej więcej wtedy już będzie wiadomo, kiedy te obciążenia treningowe u Jimmy'ego będą większe, mocniejsze, kiedy też będzie można w przybliżeniu powiedzieć, nastąpi ten powrót, to jest ta jedna rzecz. Druga rzecz, kibice też pytają od samego początku, jak się pojawił Igor Milicic, kto będzie jeszcze w zespole, jakie będą transfery, jakie będą ruchy. Tutaj spokojnie, trener Igor Milicic zaznacza, że najpierw pracuje z tym zespołem, a o ewentualnych roszadach kadrowych będziemy myśleć, także jest praca, bo to jest ta podstawa pod te przyszłe sukcesy, a skoro mówimy o pracy, to dużo tej pracy teraz ma, jeszcze więcej tej pracy ma drugi trener Arget BM Slam Stal, Andrzej Urban, ale o tym wszystkim w kolejnym materiale. Andrzej, sporo się dzieje. Jakie pierwsze wrażenia z tych pierwszych dni tutaj pracy z Igorem Miliciciem w tej nowej rzeczywistości?
Na pewno sporo się dzieje, ale bardzo pozytywnie można wszystko ocenić. Trener Milicic przyszedł, wprowadził swoje zasady, które są jasne, klarowne dla wszystkich. Bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo nowości i spodziewamy się dobrych wyników podczas spotkań. No tej pracy też chyba dużo, tak? Tutaj też dla Ciebie dużo tych obowiązków, nowych rzeczy takich? Na pewno, sporo pracy zarówno dla mnie, jak i dla zawodników, ale tylko poprzez ciężką pracę można dojść do sukcesów, dlatego nie ma co narzekać, tylko trzeba po prostu ciężko pracować każdego dnia, aby stawać się lepszy. To będzie zupełnie nowa stalówka z nowym obliczem, z nowym stylem gry, już możemy teraz powiedzieć? Na pewno, będzie to nowy styl gry, zawodnicy ci sami, ale z innym stylem gry, dużo ciekawych pomysłów, dużo ciekawych rozwiązań, bardzo dużo taktyki, ale myślę, że chłopaki to dobrze przyjmują, bardzo ciężko pracują na treningach, każdy trening przygotowany bardzo merytorycznie, także oby tylko z tego korzystać, oby jak najszybciej ta wiedza została przyswojona przez zawodników i oby było widać to na boisku. To tak na koniec jeszcze ocena Asseco Arki, bo taki zespół jedyny, który występuje w lidze w polskim zestawieniu, z drugiej strony zakwalifikowali się do Pucharu Polski, co jest dużym sukcesem, ale ostatni mecz wysoko przegrany z Polfarmą. To jaka jest ta Arka? Jest na pewno nierówną gra, bo potrafi zagrać bardzo dobry mecz, narzucić swój styl gry, to jest ważne, jak ona narzuca swój styl gry, czyli mocną fizyczną obroną i wtedy jest niebezpieczna dla każdego, a potrafi zagrać słabszy mecz, tak jak ostatnie spotkanie z Polfarmą, ale też na pewno duży wpływ ma na to, że grała bez jednego ze swoich liderów, Krzysztofa Szubargi, który jest rozgrywającym, wiem jaka to jest newralgiczna pozycja, dlatego też ma to duże znaczenie, czy Krzysztof jest zdrowy do gry i gra, czy go nie ma. Jak jego nie ma, to na pewno nie ma tam szerokiej rotacji i ciężko go zastąpić. Wracamy do Areny Ostrów. Za kilka chwil będziemy obszernie oceniać drużynę Asseco Arki, ale jeszcze jeden temat, o którym warto wspomnieć, to przecież odbyło się losowanie par rozgrywek Suzuki Pucharu Polski. Ten puchar od 11 lutego do 14 lutego przyszłego roku odbywać się będzie w Lublinie. No i my poznaliśmy swojego rywala w ćwierćfinale tych rozgrywek Suzuki Pucharu Polski. Trafiliśmy do drużyny Pszczółki Startu Lublin. Ten mecz odbędzie się 11 lutego w czwartek w Lublinie. Jeżeli drużyna Arget BM Slam Stal wygra, a innego scenariusza nie bierzemy pod uwagę, no to wtedy nasz zespół trafi na zwycięzcę drugiej pary ćwierćfinałowej, w której walczy ekipa za Stalu Enei, BC Zielona Góra i Asseco Arki Gdynia. No i jak ocenisz to losowanie Suzuki Pucharu Polski? Moim zdaniem w tym momencie trafiliśmy na dwie najbardziej, powiedzmy, dobrze grające drużyny obecnie, bo i Pszczółka wczoraj pokazała, że naprawdę są w formie, wygrywając dość okazale we Wrocławku. No Stelmet od samego początku sezonu prezentuje się naprawdę wyśmienicie, więc drabinka dla nas dość ciężka. Natomiast jestem optymistą i może się okazać, że dwa pierwsze mecze, ćwierćfinał i półfinał, będą dla nas trudniejsze niż ewentualny finał, czego po prostu nam życzę, żebyśmy w tym finale się znaleźli. Druga połówka zdecydowanie słabsza, jeżeli chodzi o zespoły. Teoretycznie oczywiście. Legia Trefl i Śląsk będzie grał z... Teraz zapomniałem. I Śląsk, Wrocław grający, Legia Trefl, Śląsk. No Państwo czwartym, na pewno na czacie. Zespołem. Dużo tych tematów, nam już trochę adrenalina buzuje tutaj przed tym pierwszym gwizdkiem dzisiaj, przed debiutem Igora Milicicia. W każdym razie, no teoretycznie druga połowa tej drabinki jest teoretycznie łatwiejsza. Teoretycznie. Ja oceniam tutaj te dwie drabinki przez pryzmat tego, jak... Spójnia, Śląsk spójnia. Jak obecnie zespoły grają, bo mówię, i Stelmet, i...
nie możemy też skazywać na porażkę Asseco, bo przecież najpierw Stalman musi wygrać przecież z Asseco Gdynią, a my z Pszczółką, więc mówię, tutaj na pewno dwa trudne mecze nas czekają. No, pierwszy musimy najpierw wygrać i ja bym się na tym skoncentrował, bo nie ma co wybiegać dalej, musimy najpierw wygrać pierwszy mecz, żeby mówić no, o do lutego kolejnym. Jeszcze dużo także czasu. Generalnie, drodzy Państwo, ten nowy rok zapowiada nam się świetnie, jeżeli chodzi o drużynę Arget BM Slam Stal, bo mocny początek już 2 stycznia jesteśmy w Lublinie na meczu ligowym, później kolejne spotkania ligowe. Pod koniec stycznia czeka nas udział w tej bańce, jeżeli chodzi o rozgrywki FIBA Eurocup. Tutaj jeszcze nie ma decyzji, gdzie zagra nasza grupa, gdzie będzie organizowana ta bańka przez FIBA. Wiemy, że jeden z turniejów odbędzie się we Wrocławku. W naszym przypadku nie ma jeszcze decyzji odnośnie lokalizacji. Później luty to już właśnie Suzuki Puchar Polski. 21 marca kończy się runda zasadnicza, później startują playoffy, także to wszystko, co jest najlepszego, dopiero przed nami. Tak. Mnóstwo grania. Będzie się działo, co? Będzie się działo i myślę, że nasz zespół będzie się piął i z jakością grania, i w górę tabeli, także mówię, wszystko w rękach i nogach naszych zawodników. Ja jestem spokojny o to, że trener ich odpowiednio przygotuje. Mamy przecież świetnego fachowca od przygotowania motorycznego i Łukasza Witczaka od fizjo, więc tutaj myślę, że nasz zespół będzie odpowiednio przygotowany, jeżeli chodzi o strefę kondycyjną i zdrowotną, a o trenera, tak jak żeśmy wspominali, ja już jestem spokojny i wiem, że zespół będzie prawidłowo przygotowany. No dobrze, to teraz czas pokazać, jak w tym sezonie gra drużyna Asseco Arki Gdynia, jak grają podopieczni trenera Przemysława Frasunkiewicza. Zespół, który jest jedynym w lidze, który występuje w krajowym zestawieniu, ale to nie przeszkadza gdyńskiej drużynie, bowiem ekipa Asseco Arki radziła sobie świetnie w pierwszej rundzie. To wszystko zaowocowało awansem do turnieju Suzuki Pucharu Polski. Aktualnie po 16 meczach 7 wygranych, 9 porażek na koncie Asseco Arki. I zobaczmy najpierw, jak drużyna Arki gra w rozgrywkach Energa Basket Ligi.
17:35, pierwszy gwizdek w tym dzisiejszym meczu. Trwa program zapowiadający rywalizację Argety BM Slam Stal kontra Asseco Arka Gdynia, a ten mecz na żywo będą mogli Państwo oglądać oczywiście na antenie Polsat Sport Extra. Zapraszamy gorąco do tego, żeby śledzić wydarzenia, które będą dziać się tutaj w arenie Ostrów, a to będzie duże wydarzenie, bo to będzie debiut trenera Igora Mielicicia na trenerskiej ławce naszej stalówki. Dobrze, czas porozmawiać o ekipie z Gdyni, czas zaprezentować naszego rywala. Na początek tradycyjnie statystyczne porównanie obu ekip. Rzućmy okiem, jak wyglądają drużyny z Ostrowa i z Gdyni właśnie w tych statystycznych osiągnięciach. Tak to się prezentujemy. 9 wygranych, rywale 7 wygranych do tej pory. W wielu elementach statystycznych na papierze obydwie drużyny wyglądają porównywalnie. Zgadza się. To świadczy, że będzie mecz wyrównany? To znaczy i zakładam, że nie. Oczywiście, jeżeli chodzi o nasz zespół, mimo wszystko tutaj koszykarsko na pewno jesteśmy dużo lepszym zespołem. Te statystyki, wiadomo, że to są statystyki... To są suche liczby, one potrafią tak kłamać. Natomiast pierwsze, co mi tutaj od razu się rzuca w oczy, to są straty zespołu Asseco. To ewidentnie wynika i wygląda na to, że jest tam problem z kontuzjami Krzysia Szubargi i widać, że ta gra prowadzona przez rezerwowe jedynki, czy nawet brak tych jedynek, ewidentnie odbija się na tych stratach. Chociaż mają też sporo asyst, także tutaj niekoniecznie. Natomiast mówię, straty przede wszystkim, sporo punktów tracą. Jeżeli chodzi o procenty, tutaj jest bardzo, bardzo wyrównanie, więc i zbiórki tak samo. Także myślę, że tutaj przede wszystkim liczba strat jest zbyt duża w zespole Arki. I tutaj bym upatrywał naszej szansy, czyli jakiegoś nacisku naszego zespołu na rozgrywających zespołu z Sopotu. Z Gdyni. Gdyni. Chociaż tam są cały czas dyskusje, kto ma prawa do tej historii, pro komu Trefla Sopot, tak, czy Trefl Sopot, czy Asseco Arka Gdynia. Dobra, ale skoro tutaj jeszcze o kontuzjach w Arce będzie, teraz przypomnijmy sobie, jak to było w pierwszej rundzie w Gdyni, chociaż nie chcielibyśmy za bardzo tego robić, bo tam 3 września wówczas zespół Asseco Arki wygrał 74-64 i w tamtym meczu gdyński zespół do sukcesu poprowadził Przemek Żołnierewicz, zdobywający wówczas 20 punktów. No i właśnie, Przemek jest liderem drużyny Asseco Arki. Ostatnie 2 sezony spędzone w Ostrowie Wielkopolskim, teraz wracający do Gdyni. No i w tym sezonie Przemek świetnie sobie radzi w barwach Arki, bo jest jednym z najskuteczniejszych zawodników w ogóle ligi. Średnio 17 punktów, 29 minut na parkiecie, blisko 8 zbiórek, 3 asysty, także wiele dobrych rzeczy robi Przemek w drużynie Asseco Arki, ale w tych elementach statystycznych mnie najbardziej zaskakuje ten wskaźnik rzutów za 3 punkty procentowy. 38% to pokazuje, że poprawił, bo jak grał u nas, to było to na poziomie 32 i tak dalej. Ewidentnie widać, że tutaj Przemek jest typowym liderem zespołu i widać, że tutaj w zespole wszystko jest podporządkowane pod niego. Świadczą o tym chociażby zdobyte punkty czy liczba minut na parkiecie. Widać, że stał się takim jeszcze lepszym zawodnikiem niż był u nas, bo i mocno atakuje tablicę i jednak dzieli się tą piłką z zawodnikami, bo tych asyst ma ponad 3 na mecz, co dla zawodnika z pozycji numer 3 no nie zawsze jest proste i łatwe. Natomiast no, widać, że to jest dobry sezon Przemka w Asseco. No szkoda, że go nie ma u nas, krótko mówiąc. Brakuje ci go. Ale brakuje. To też świetny człowiek, tak? Tak jest. Tak samo też świetnym człowiekiem przecież jest Filip Dylewicz. Ja dzisiaj tak tutaj przed tym porannym treningiem miałem okazję porozmawiać kilka chwil z Dylemą. Zawsze uśmiechnięty. Weteran się zawsze śmiejemy, że rocznik 80, także my we dwójkę z Dylem z rocznika 80. Ale to też taki swego rodzaju fenomen, tak? Bo te lata lecą, czwórka się pojawiła u Dyla z przodu, a on cały czas w świetnej
formie, on cały czas w drużynie z Gdyni dający wiele dobrego. Jak najbardziej. No Filip to historia polskiej koszykówki, więc wiemy, jakie miał świetne sezony i w Turowie, i wcześniej w Asseco. Stanowił o sile tych zespołów. No w tej chwili wiadomo, że to zawodnik już doświadczony, pewnie nie tak skuteczny jak wcześniej. Ale swoje robi. Jego doświadczenie jest bardzo cenne i sporo tych punktów zdobywa. Myślę, że nawet rozgrywa ciut lepszy sezon niż u nas, bo myślę, że do nas jak przychodził z pierwszej ligi z Leszna, taki był, bym powiedział, taki nieswój. Trochę może zagubiony na początku, może ten poziom ekstraklasowy go jakoś fizycznie też nie do końca był przygotowany. Widać, że w tej chwili się jak najbardziej w Asseco odnalazł i całkiem niezły sezon rozgrywa. Także ja dzisiaj na jego trójki bym uważał mimo wszystko. No dobra, no to o tych kontuzjach w drużynie z Gdyni, bo tam są duże problemy. Niestety cały czas problemy z plecami, z kręgosłupem ma Krzysiek Szubarga, do tego problemy zdrowotne u Igora Wadowskiego, u Mateusza Kaszowskiego, u Mikołaja Witlińskiego. Duży problem ma Przemysław Frasunkiewicz przed dzisiejszym meczem właśnie na pozycji numer 1, bo Szubarga, Kaszowski, Wadowski i no, na jedynce chyba dzisiaj będzie żołnierz musiał gdzieś tam się pojawiać w tej sytuacji w drużynie z Gdyni. Pewnie tak. No, tak jak wcześniej wspominałem, te 17 ponad strat nie bierze się z niczego, bo te problemy właśnie zdrowotne na pewno wpływają na to, że ten zespół nie może złapać też swojego rytmu, jeżeli chodzi o grę na pozycji numer 1. I tutaj bym powiedział, że tutaj jest ich największa bolączka, bo to, że chłopacy z Gdyni biegają, są silni, nieźle zbierają i tak dalej, to my o tym wiemy. Natomiast największe problemy są tutaj właśnie z tymi stratami, z pozycją numer 1 i dzisiaj również w tym meczu to będzie. Także ja bym tutaj w przypadku tego meczu, jeżeli chodzi o nasze, że tak powiem, jakiś game plan, to ja bym tutaj upatrywał tych naszych największych przewag na pozycji numer 1. No dobra, to powoli kończąc, bo Państwo na pewno będą mieli jeszcze okazję sobie gdzieś tam przygotować dobrą herbatę albo skoczyć jeszcze do sklepu po jakieś dobre piwko, żeby od 17.35 oglądać ten mecz na antenie Polsat Sport Extra. Ty ze spokojem będziesz oglądał dzisiejszy mecz, czy albo inaczej, jakiego się meczu spodziewasz w tym debiucie Igora Milicicia? Jakiego oporu się spodziewasz ze strony Asseco Arki? W gruncie rzeczy, nawet biorąc pod uwagę te braki kadrowe zespołu Asseco, mimo wszystko uważam, że ten mecz nie będzie łatwy. Przede wszystkim nie będzie łatwy dla samego trenera Igora, bo na pewno będzie chciał zacząć pracę w nowym klubie od zwycięstwa. To zawsze też lekko usztywnia, powoduje pewien stres. Może. Ale jest ta adrenalinka, ja pytałem Igora wczoraj, jak tam się czujesz? Także dla niego też to jest nowa sytuacja, to nie jest hala w Anwilu, to jest hala w Ostrowie. Ale to już jest jego hala. To już jest jego hala, oczywiście, że to jest jego hala. Natomiast myślę, że trener Igor chciałby już mieć ten mecz za sobą, zwycięski przede wszystkim, z dobrą grą i czekać już rozpocząć pracę w kolejnym tygodniu, bo na pewno sporo nerwów go ten mecz będzie kosztował. Tym bardziej, że zespół Arki przyjeżdża lekko osłabiony. Nie wiadomo do końca, czego się spodziewać, co będzie i tak dalej. Ja jestem w gruncie rzeczy w miarę spokojny o wynik, natomiast lekki gdzieś tam z tyłu głowy też mam taki moment, że no to jest sport po prostu, może się wszystko zdarzyć. Ale to jest piękno koszykówki, na pewno warto oglądać ten mecz od 17.35 na antenie Polsat Sport Extra, bo tu w Arenie Ostrów od samego początku, od pierwszego pojedynku z Eneą Astorią są ciekawe przepraszam, mecze. No to jeszcze, drodzy Państwo, na koniec taka mała zagadka, małe pytanie, bo dzisiaj Igor Milicic debiutuje w roli trenera Stalówki i który to będzie trener w historii, który poprowadzi Stalówkę w Ekstraklasie? Od 1998 roku. Mówimy o pierwszym trenerze. O pierwszym trenerze. Ile mam czasu, ale moment, zaraz sobie tutaj... Państwo też mogą gdzieś tam na czacie oczywiście wpisywać, który to będzie trener.
Telefon do przyjaciela nie ma. Nie, pomyliłeś się niewiele. To będzie 9. trener w historii drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego w Ekstraklasie. Świętej pamięci nieodżałowany Andrzej Kowalczyk, Wadim Czeczuro, Zoran Sretenowicz, Emil Rajkowicz, Jacek Winnicki, Wojciech Kamiński, Łukasz Majewski, Andrzej Urban. No i teraz rozpoczynamy erę Igora Milicicia. Oby to była taka świetna era, ten okres półtora roku, a kto wie, być może nawet więcej, dłużej, tak? Bo no, mamy duże oczekiwania, mamy duże ambicje tutaj w Ostrowie Wielkopolskim, w klubie. Na pewno. I na pewno liczymy na to, że to będzie taki bardzo, bardzo fajny okres. Myślę, że będzie to szło w dobrym kierunku i tak jak mówiliśmy na początku, wszystkie dobre, że tak powiem, gwiazdy mówią o tym, że powinno być dobrze. Oczywiście, że jest sytuacja pandemii, chcielibyśmy kibiców na halach, tego na razie nie będzie. Musimy się emocjonować rozgrywkami w telewizji. Chciałoby się, żeby tutaj ta hala wypełniła się po brzegi, żeby była atmosfera chociażby taka, jak była na Wrocławskiej, bo tam była atmosfera była nieporównywalna z żadną inną halą w Polsce. Ja myślę, że to tylko kwestią czasu, żeby tutaj też tak było. Natomiast mówię, ja jestem dużym optymistą, jeżeli chodzi o nasz zespół i myślę, że ten sezon to będzie sezon Arget BM Slam Stal. Nie tylko ten, ale też następne, bo oczywiście jesteśmy ze stali, drodzy Państwo, tak? Jesteśmy ze stali tutaj w Ostrowie Wielkopolskim. No dobrze, to co, ja dziękuję pięknie Mateuszu za rozmowę. Mateusz Krawczyński, przedstawiciel firmy Arget, naszego sponsora tytularnego, był dzisiaj naszym gościem w tym programie przedmeczowym. 17.35, pierwszy gwizdek, Polsat Sport Extra, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, warto w taki sposób, to jest najlepszy inaczej sposób na niedzielne popołudnie obejrzeć mecz Stalówki, a później o 19.45 wrócić do nas, do naszej klubowej telewizji i oglądać studio pomeczowe, bo w tym programie będziemy na pewno od 19.45 gościć Igora Milicicia. Będziemy rozmawiać o tym jego debiucie w roli szkoleniowca naszego zespołu. Raz jeszcze pięknie dziękuję Państwu. Dziękuję. Także gorąco dziękuję. Jesteśmy ze stali. W górę serca niech zwycięża stal. Rozpoczynamy nowy rozdział w historii ostrowskiej koszykówki i do zobaczenia, do usłyszenia już po meczu.